zacząć, tak? Nie będziemy czekać, bo szkoda Państwa też cennego czasu, a myślę, że jeżeli ktoś się spóźni, to oczywiście będzie miał czas też na konsultacje tutaj z nami, czy zadawanie pytań. Ze swojej strony pragnę Państwa wszystkich przywitać w imieniu Pani Prezydent naszym w związku z propozycjami, które mamy do przedstawienia regulacji stawek podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. Oczywiście jest to związane z procedurą, która trwa już od pewnego czasu, związaną z przygotowaniem budżetu, projektu budżetu na przyszły rok przez Panią Prezydent i założeniami, które zostały przyjęte już w zarządzeniu właśnie Prezydenta Miasta na bieżący rok i na przyszły rok, tak? Dlatego, że prace związane z przygotowaniem projektu budżetu, tak jak wspomniałam, już trwają i w wyniku tych prac wprowadziliśmy pewien pakiet oszczędności wydatków bieżących, ale też proponujemy regulację tych stawek podatkowych na przyszły rok, która tak naprawdę nie wynika tutaj z chęci jakiejś maksymalizacji obciążeń podatkowych, ale jakby z ustawowego sposobu waloryzacji i powiązania tej stawki ze wskaźnikiem cen towarów i usług. Tak też w drodze tych regulacji, które zostały przedstawione w rozporządzeniu, które nas obliguje do analizy naszych stawek podatkowych. Chciałabym też przypomnieć, że my mamy też świadomość oczywiście, że w tej trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się i nasi przedsiębiorcy lokalni, to ta trudna sytuacja oczywiście też nie dotyczy właśnie miasta, ale też i naszych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. I przypomnieć bym chciała, że nasza Rada Miasta podjęła w zeszłym roku pewne wyzwania, a więc odstąpiono od naliczania zarówno czynszy dzierżawnych, jak i odroczono pewne terminy płatności rat podatkowych, ale także w bieżącym roku Rada Miasta podjęła decyzję o pewnej kwestii związanej ze zwolnieniem od naszych wszystkich podmiotów z tytułu płatności za zezwolenia napojów alkoholowych, które przecież też są kosztem obciążającym budżet miasta, te właśnie decyzje, które podjęliśmy w zeszłym i w bieżącym roku. W związku z tym ta propozycja jest właśnie regulacją stawek, które poproszę Panią Agnieszkę Kraczkowską-Bolko, żeby przedstawiła szczegóły, jakie proponujemy. Tak? Proszę Państwa, tak jak już wspomniała Pani Skarbnik, stawki podatków i opłat lokalnych nie mogą przekroczyć górnych stawek podatków określonych przez ministra finansów. Co roku takie obwieszczenie się ukazuje w miesiącu lipcu, więc jest trochę czasu, żeby przeanalizować, jak te stawki są waloryzowane i o jaki wskaźnik. Wskaźnik zawsze podaje prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych i był ogłoszony w tym roku na rok przyszły. To jest wskaźnik 3,6% wyniósł. Tutaj też jest informacja na tym slajdzie, że w związku z trwającą pandemią, która się rozpoczęła w tamtym roku, radni podjęli decyzję nie zmienili stawek podatków i opłat lokalnych, więc te stawki obowiązują również w tym roku. Tutaj jeszcze dla Państwa informacji podajemy, że wskaźnik w ubiegłym roku wynosił 3,9%.
Na tym slajdzie jest sytuacja, jaka jest obecnie, tak? Jakie stawki obowiązują w tym roku. Podatek od nieruchomości, są to te stawki, które podjęła Rada w 2019 roku na rok 2020. Były to wtedy górne stawki ogłoszone przez ministra finansów. Planowane wpływy w tym roku to jest ponad 36 milionów do budżetu miasta. Jeśli chodzi o podatek od środków transportowych, tutaj stawki obowiązują z roku 2017, nie były zmieniane przez ostatnie lata i planowane wpływy z tego podatku to jest 700 tysięcy do budżetu w tym roku. Jeśli chodzi o dwa kolejne podatki, podatek rolny i podatek leśny, wysokość tych stawek jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna. Tutaj akurat tych dwóch wskaźników nie obniżamy, ale tak jak Państwo widzicie, wpływy z tych dwóch podatków nie są wielkie. Podatek rolny to jest 26 tysięcy, podatek leśny to jest 3700 zł. Przechodzimy teraz do naszych opłat lokalnych. Pierwszą opłatą, która generuje najwięcej dochodów do budżetu miasta, jest opłata uzdrowiskowa. Stawka została zmieniona w ubiegłym roku. W tym roku też proponujemy zmianę tej stawki. Opłata targowa. Tutaj, proszę Państwa, w tym roku nie ma poboru tej opłaty. Jest ona zawieszona ze względu na panującą pandemię. I z tego tytułu gminy otrzymały w tym roku do budżetu rekompensatę w wysokości wpływów tej opłaty z 2019 roku, czyli do budżetu miasta wpłynęło 347 tysięcy, a stawki, które obowiązują, one są z roku 2015. Jeśli chodzi o opłatę za psa, tutaj od 2019 roku obowiązuje zwolnienie mieszkańców z tej opłaty, czyli opłata nie jest pobierana. I kolejna opłata to jest opłata prolongacyjna. Ona jest naliczana w przypadku odroczenia lub rozłożenia zaległości podatkowej na raty i jest w wysokości 50% stawek odsetek od zaległości. W tamtym roku ze względu na pandemię ta stawka została, opłata została też zniesiona. Tutaj musicie Państwo zwrócić też uwagę, chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę na kwestię obniżenia. Stosując obniżone stawki, gmina też decyduje się jednocześnie z jednej strony na obniżenie swoich wpływów, jeśli chodzi o dochody bieżące, a z drugiej strony też obniża swoje ewentualne wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej. Tak? Mechanizm kalkulowania tej subwencji wyrównawczej nakazuje branie pod uwagę potencjalnych wpływów podatkowych gminy, czyli budżet państwa po prostu liczy tak, jakby wszystkie stawki opłat i podatków lokalnej były w tych górnych granicach określonych przez ministra finansów. Tutaj też to jest monitorowane przez Ministerstwo Finansów poprzez sprawozdanie podatkowe SP1. Tutaj też wykazujemy dwa razy do roku zarówno wysokości uchwalonych obowiązujących stawek podatkowych na terenie gminy, jak też powierzchnię przedmiotów opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu. Tutaj, proszę Państwa, na tym slajdzie są nasze propozycje zmian, jeśli chodzi o rok przyszły. I proponujemy, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, proponujemy stawki górne ogłoszone przez ministra finansów na 2022 rok. Jeśli chodzi o podatek od środków transportowych, tutaj proponujemy zmianę wysokości tych stawek wskaźnikiem ogłoszonym przez prezesa GUS-u. Podatek rolny i podatek leśny, tutaj tak jak wspominałam wcześniej, nie stosowaliśmy obniżenia ceny ani żyta, ani średniej ceny drewna. To stosują bardziej gminy o charakterze rolniczym, gdzie tych terenów zarówno rolnych, jak i leśnych jest bardzo dużo. My jako gmina miejska nie stosujemy obniżenia tych dwóch wskaźników. Jeśli chodzi o opłatę uzdrowiskową, tutaj proponujemy wzrost do kwoty 4,80 za każdy dzień pobytu turystów w naszym mieście. Stawka górna na przyszły rok zaplanowana przez ministra finansów to jest 4,83 zł za dzień pobytu. Opłata targowa. Tutaj nadal pracujemy jeszcze nad zmianami tych stawek, dlatego że tutaj jest bardzo duże zróżnicowanie
ze względu i na asortyment, ze względu na lokalizację, ze względu też ze względu na sposób dokonywania sprzedaży, czy to jest sprzedaż z kosza, czy to jest sprzedaż ze stoiska, czy z pojazdu, czy z urządzenia, tak? Tutaj rzeczywiście tych stawek jest bardzo dużo, ona jest bardzo zróżnicowana, ta opłata targowa, dlatego tutaj pracujemy, żeby jak najbardziej uprościć, tak? Uprościć pod kątem i wysokości stawek, i ewentualnych stref, które wprowadzimy, jeśli chodzi o pobór tej opłaty. W przyszłym roku też, jak w obecnym roku, proponujemy, żeby nie pobierać opłaty za psa od naszych mieszkańców. Także tutaj utrzymujemy jak gdyby to zwolnienie z tej opłaty. No i kolejna opłata, opłata prolongacyjna. Tutaj chcemy, żeby wróciła ona ponownie, tak? Czyli w przypadku, kiedy będą wnioski o odroczenie lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, wtedy ta opłata będzie stosowana w wysokości 50% odsetek od zaległości podatkowych. Tutaj, proszę Państwa, mamy kalkulację prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Zgodnie z danymi, jakie posiadamy, czyli przedmioty opodatkowania, Państwo macie tutaj wymienione, jakie podlegają temu podatkowi, powierzchnię. Ta powierzchnia jest zgodnie ze sprawozdaniem SP1 na 30 czerwca podana. Tutaj Państwo macie przekrój stawek, jakie obowiązywały w ostatnich latach, od roku 2018 do roku obecnego, tak? Widzicie Państwo, że te stawki nie rosną, tak? One zazwyczaj utrzymywały się przez 2 lata w takiej samej wysokości. Tutaj są też stawki górne, jakie proponuje minister finansów dla gmin w przyszłym roku, i jest kalkulacja, że planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych, będą na poziomie ponad 39 milionów do budżetu miasta. Tutaj na kolejnym slajdzie macie Państwo przedstawione, jak to wygląda, jeśli chodzi o kwoty. Tak? W tym roku, jeśli chodzi o stawki od gruntów i od stawki od budynków, macie Państwo podane, jak one się kształtowały. I tym wytłuszczonym drukiem macie Państwo podane, jakby kształtowały się te stawki w przyszłym roku i jaki jest ich kwotowy wzrost między stawką obowiązującą w roku bieżącym do tego, co by było w przyszłym roku. Tutaj Państwo macie podział na budynki mieszkalne, budynki związane z działalnością gospodarczą, budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynki pozostałe, takie jak lokale niemieszkalne, garaże i oczywiście grunty też w podziale, tak jak wskazuje nam ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Taki podział przedmiotów opodatkowania też my stosujemy w naszych uchwałach Rady Miasta i tak by kształtowały się te stawki, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości. Tutaj, proszę Państwa, macie skutki tego wymiaru podatku na przyszły rok, na przykładzie wybranych przedmiotów opodatkowania. Tutaj do analizy przyjęliśmy mieszkanie o powierzchni 60 m kwadratowych, dom jednorodzinny o powierzchni 150 m kwadratowych, garaż o powierzchni 30 m kwadratowych i lokale związane z działalnością gospodarczą. Średniej wielkości lokal 60 m kwadratowych i lokal już taki bardzo duży, tutaj już jest duży przedsiębiorca, i oszacowaliśmy to na podstawie powierzchni 1500 metrów kwadratowych i oczywiście też tutaj jest kalkulacja gruntu, bo podatek płacimy i od gruntu, i od nieruchomości, która jest posadowiona na tym gruncie. I tutaj Państwo widzicie, jak wyglądają te skutki, tak? Czyli przy przyjęciu tych stawek, które proponujemy, wzrost podatku dla mieszkania o powierzchni 60 metrów kwadratowych byłaby to w skali roku kwota 6 zł. W przypadku domu jednorodzinnego o powierzchni 150 metrów byłby to wzrost o 32 zł w skali roku. Jeśli chodzi o garaże wolnostojące, to o powierzchni 30 metrów kwadratowych wzrost by był 21 zł w skali roku. No a przy działalności gospodarczej rzeczywiście te stawki są odpowiednio wyższe. Wzrost byłby o 115 zł, a przy bardzo dużej nieruchomości, przy bardzo dużej działalności gospodarczej tutaj wzrost byłby o 3000 zł w skali roku. Tutaj Państwo macie
skutki finansowe do budżetu, tak, wzrost w stosunku do roku 2021 byłby około 3 milionów złotych wygenerowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przy propozycji, jaką tutaj składamy, jeśli chodzi o stawki na przyszły rok. Najwięcej oczywiście dochodów generują budynki związane z działalnością gospodarczą. Tutaj Państwo macie taką analizę, jaką zrobiliśmy, jeśli chodzi o stawki, które obowiązują w innych gminach. Tendencja jest raczej taka, że gminy decydują się na te górne stawki ministra finansów i tutaj, jak Państwo widzicie, to są akurat stawki górne, które obowiązywały w tym roku, 2021. I jak widzimy, no, nasze miasto wcale nie jest w czołówce, powiedzmy, tak? Tendencja jest taka i w kontaktach, jakie mamy z innymi gminami, że jednak gminy, no, chcą wygenerować te najwyższe dochody, jakie mogą z tego tytułu wygenerować. Przechodzimy do następnego podatku, to jest podatek od środków transportowych. Konstrukcja tego podatku, tak jak mówiłam, ona zależy, stawki zależą od przedmiotów opodatkowania. Są to autobusy, samochody ciężarowe od 3,5 tony, przyczepy, naczepy, ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe. I stawki są dzielone też również ze względu na dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, ale też i rodzaj zawieszenia, oczywiście liczbę osi, więc tych stawek też jest dużo. Tak jak wspomniałam już wcześniej, stawki tego podatku były uchwalone w 2017 roku i bez zmian obowiązują do tej pory, czyli od 2018 roku do 2021 one nie ulegały zmianie. Jeśli chodzi o sytuację związaną z pandemią, tutaj zaobserwowaliśmy takie działania od strony naszych przedsiębiorców, którzy posiadają takie środki transportu. W tym roku i w zeszłym roku korzystali ci przedsiębiorcy z czasowego wycofania pojazdu z ruchu na podstawie decyzji starosty powiatowego i wtedy oczywiście w tym czasie, kiedy pojazd jest wycofany, czasowy, wycofany z ruchu, podatku się nie nalicza zgodnie z naszymi przepisami. Tutaj konstrukcja podatku polega na tym, że muszą się te stawki mieścić nie tylko w górnych granicach, ale też i w minimalnych stawkach. Te minimalne stawki będą znane pod koniec października i one są związane z kursem euro. To są też przepisy, które nas obowiązują. Tutaj, proszę Państwa, są wybrane przedmioty opodatkowania, jeśli chodzi o podatek od środków transportowych. I tutaj na tym slajdzie macie Państwo przedstawione, jak kształtowały się te stawki. Tak jak wspomniałam wcześniej, my je waloryzujemy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. To jest w granicach 4%. Na dzień dzisiejszy posiadamy 361 sztuk środków transportowych, które podlegają opodatkowaniu. I tutaj zarówno jeśli chodzi o osoby prawne i osoby fizyczne, które posiadają te środki transportu i płacą nam podatek do budżetu gminy. Wysokość jest praktycznie na tym samym poziomie, czyli 187 pojazdów posiadają osoby prawne i 174 pojazdy posiadają osoby fizyczne. Tak jak wspominałam wcześniej, jeszcze są dwa podatki, lokalny podatek rolny i podatek leśny. Tutaj czekamy nadal na wskaźniki, które będą podstawą do obliczenia tego podatku na przyszły rok. Zarówno cena żyta będzie znana dopiero około 20 października i tak samo cena drewna będzie znana w tym samym czasie. Czekamy na komunikaty prezesa GUS-u. Przejdziemy teraz, proszę Państwa, do opłat lokalnych. Tak jak wspomniałam, do opłat lokalnych zalicza się opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę uzdrowiskową, reklamową i opłatę od posiadania psów. A na terenie miasta zostały wprowadzone opłata targowa, opłata uzdrowiskowa. Tak jak wspomniałam wcześniej, opłata od psów w 2018 roku została uchylona i od 2019 roku nie pozyskujemy dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów.
Opłata uzdrowiskowa, proszę Państwa, tutaj na tym slajdzie jest prognoza wpływów z tego tytułu w przyszłym roku. Jeśli sytuacja oczywiście związana z pandemią się unormuje, tak, i mamy nadzieję, że ta liczba osobodni, zbliżymy się do tej liczby osobodni, która była w 2019 roku, tu mieliśmy 4 152 143 osobodni. Są to dane, które wykazujemy też we wniosku do dotacji uzdrowiskowej. Mamy nadzieję, że jeśli byśmy się zbliżyli do tego, co było w roku przed pandemią, to wygenerujemy do budżetu dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej na poziomie 20 milionów złotych. Tutaj Państwo macie też, jak się kształtowały osobodni w 2020 roku, tak? Widać wyraźnie, że to jest połowa tego, co była przed pandemią. Jeśli byśmy utrzymywali ten poziom z 2020 roku i obecnego roku, no to tak jak mówię, to jest w granicach 12 milionów wpływów do budżetu miasta, jeśli chodzi o opłatę uzdrowiskową. I tak jak tutaj Państwo widzicie, proponujemy stawkę 4,80, czyli prawie maksymalną, bez 3 groszy. Jeśli chodzi o opłatę targową, to tak jak wspominałam, tutaj jeszcze nadal pracujemy nad propozycjami tych stawek. Trwają analizy, jesteśmy w kontakcie z naszymi inkasentami opłaty targowej, także tutaj korzystamy z doświadczenia naszych inkasentów. Jak to wygląda? Tak jak mówiłam, nie mamy danych z tego roku, dlatego że pobór był zawieszony i opłata nie była pobierana, więc nasi inkasenci nie pracowali w tym roku, jeśli chodzi o opłatę targową, ale wiemy, jak wyglądał handel w tym sezonie, w tym roku, także tutaj zbieramy dane z różnych źródeł, też Straż Miejska nas tutaj wspomaga w tym zakresie. I tak jak mówię, mamy propozycję wprowadzenia tych stref, tych poboru opłaty targowej. Strefę nadmorską, która obowiązywała do tej pory, chcemy też rozszerzyć troszeczkę o dzielnicę zachodnią, tak jak tutaj Państwo macie na tym slajdzie. Chcemy podzielić tą strefę nadmorską na strefę A i na strefę B, ale stawki opłaty obowiązywałyby zarówno w tej strefie, jak w strefie tej głównej, czyli tutaj byłyby adekwatne do tego, co tutaj Państwu przedstawiliśmy. No i oczywiście pozostałe strefy to są strefa miasta, tak, bez wyznaczonych targowisk uchwałą Rady, i kolejne dwie strefy to są te, które są wyznaczone targowiska uchwałą Rady. Bodajże ta uchwała jest z 2005 roku, jak dobrze pamiętam, jeśli chodzi o targowiska miejskie, więc mamy cztery targowiska w sumie wyznaczone. To jest ulica Trzebiatowska, ulica Świętego Wojciecha i ulica Lipowa i ulica Okopowa, ale tak jak Państwo wiecie, najbardziej handel skupia się na ulicy Trzebiatowskiej i ulicy jeszcze Okopowej, gdzie jeszcze ten bazarek funkcjonuje. Tutaj Państwo macie taką mapę, zrobiliśmy wstępnie, tak jak mówię, jeszcze cały czas to podlega analizom naszym wewnętrznym, jakby wyglądały te strefy opłaty targowej, także tak jak mówię, podział byłby na strefę nadmorską 1A i 1B, strefa druga to by była pozostała część miasta, czyli tam, gdzie dokonuje się sprzedaż, która podlega opłacie targowej, i oczywiście te strefy wyznaczone, strefy, gdzie chcemy po prostu połączyć targowiska i zrobić strefę trzecią i strefę czwartą. I to tyle, jeśli chodzi o nasze propozycje na przyszły rok, jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne. To proszę, zapraszamy Państwa do dyskusji, do zadawania pytań, tak? Chętnie służymy do wyjaśnienia, na ile mamy te informacje tutaj dostępne. Jakie są wątpliwości Państwa? Nie chciałam mówić o ewentualnie trudnościach budżetowych i w przygotowywaniu projektu na przyszły rok, bo to jest jakby w etapie przygotowania i myślę, że to Państwa dzisiaj nie interesuje. Natomiast ściśle z tym też jest związana nasza propozycja z uwagi też na uszczerbek z opłaty uzdrowiskowej, bo tak jak tutaj Pani Agnieszka przedstawiała, jeżeli tendencje się zmienią, a takich oczekiwaliśmy w bieżącym roku budżetowym, planując wysokość opłaty,
to tak dla zainteresowanych powiem, że obecnie jeszcze nie skończyliśmy ostatniego kwartału, nie podsumowaliśmy, bo minął dopiero 30 września i dopiero będziemy mieli pod koniec miesiąca października ostateczne wyniki, ale jak sprawdzałam dzisiaj podsumowanie, na dzień dzisiejszy wygląda tak, że mamy 40% wykonany plan, więc tak naprawdę z tego wnioski też są daleko idące, że nasi inkasenci, których się znacznie ilość zmniejszyła w tym sezonie, jakby dokonali rozliczenia w ostatnich miesiąc, w ostatnim właśnie tym kwartale, czyli sierpień, lipiec i teraz miesiąc wrzesień, bo te dochody się zwiększyły w porównaniu do półrocza, bo wtedy plan był wykonany na poziomie 10%, więc ten kwartał pokazał, że 40% jest wykonany plan. Nie przewidujemy znacznego teraz przypływu tej gotówki w tej opłacie. No i będziemy się ratować innymi dochodami, które są wykonane w tym roku w wyższej z kolei kwocie, bo dla przypomnienia tylko wstępnie jeszcze powiem, że rekompensaty otrzymywaliśmy też z opłaty targowej, co było tutaj na slajdzie widać, czyli ten ubytek dochodu z tytułu niepobierania. W bieżącym roku opłaty targowej to była kwota 340 tysięcy złotych i otrzymaliśmy to jako dochody bieżące na rachunek bankowy. Natomiast pozostałe dochody, które otrzymywaliśmy, to są dotacje na inwestycje. A my tu mamy pewien problem z nadwyżką naszą bieżącą. Tak niestety ten nasz budżet konstrukcyjnie wyglądał i z uwagi na to, że mamy szereg tutaj ulg różnych i dla mieszkańców, to właśnie przepisy, które teraz w 2022 roku będą obowiązywała. Tak naprawdę nawet jeżeli ustawa będzie zamrożona na 2022 rok, to obliguje nas w latach do 2025 roku ta propozycja, która jest przedstawiona, żeby ten ubytek nadwyżki operacyjnej pokryć w kolejnym roku budżetowym, do czego my sobie nie możemy dopuścić, tak, bo to się będzie kumulowało. Więc wprowadziliśmy pakiet pewien oszczędności bieżących, no ale teraz musimy zadbać o dochody bieżące. Zapraszam, pani prezydent. Przepraszam. Także tak wstęp tylko taki do projektu budżetu. Myślę, że będzie to później dalszym momentem debaty nad projektem budżetu. Natomiast no nie ukrywamy, że trudno go się składa w tym roku i zupełnie w inny sposób niż dotychczas praktyka, doświadczenie jakby nas obligowało. Tak? Z uwagi właśnie na COVID, no i sytuację, którą napotkaliśmy, utraty dochodów bieżących. Też jakby ze swojej strony pragnę zapewnić, że z tytułu opłaty uzdrowiskowej, tak uprzedzając może pytania, czynimy pewne też analizy, jak tutaj ten nadzór wzmożyć, też pewną podział obowiązków troszeczkę zmieniliśmy w naszym wydziale, żeby jakby odpowiednio reagować też na nieodprowadzanie tej opłaty. Widziałam propozycję legislacyjną zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, bo akurat Krajowa Rada RIO niedawno dopiero wystąpiła z taką propozycją i myślę, że my tutaj też jako samorząd będziemy musieli to poprzeć, żeby z takiego podatnika tej opłaty, taką osobę pobierającą zobowiązać do płatności, tak? Bo tego nie ma. Tak, dokładnie, więc to jest jakby takim naszym mankamentem. Ale też mamy najnowsze orzecznictwo, które nas tutaj też obliguje do pewnych kierunków i teraz jesteśmy na etapie analizy i wzmożenia tego nadzoru, też poboru tej opłaty i odprowadzania, bo zmniejszyła się liczba inkasentów. Tylko z jakiego powodu to wynika, proszę Państwa, to też nam tu ze strony urzędu jest trudno dzisiaj powiedzieć, bo wiemy, że małe podmioty też miały problemy, żeby prowadzić tą działalność właśnie wynajmu. Natomiast dużo generowały tej opłaty i właśnie te rozliczenia większe teraz płynęły od dużych inkasentów, tak?
więc to widać porównując tą liczbę. Więc ta liczba się faktycznie zmniejszyła, będziemy to też analizować, tych inkasentów mniejszych. No cóż jeszcze mogę powiedzieć, o realizacji tego budżetu będziemy wiedzieli faktycznie dużo więcej, jak podsumujemy ten trzeci kwartał, tak? Bo to jest okres sezonowy i tutaj znaczny przypływ tych dochodów będzie widoczny dopiero, czy też ubytek po podsumowaniu trzeciego kwartału. Ale to jest tak trochę późno, żeby ten projekt budżetu złożyć, tak? Bo to się będzie działo równorzędnie, natomiast no, my już musimy działać, stąd ta propozycja nasza. To ja, tak, proszę bardzo. Wspomniała, że na etapie analizy to Państwo wariantowaliście. No tak. Ja rozumiem, że przedstawiliście Państwo wariant de facto maksymalizowania podatków w tej chwili. Jaki inny wariant braliście pod uwagę Państwo? Bo ten wariant, który przedstawiliście, to rozumiem, że wpływ dodatkowy podatków, czyli finansów, to jest na poziomie 3 milionów. Tak, tak 2 miliony 800, tak dokładnie, no z groszami. Tak. Jak jeszcze inne warianty weźcie pod uwagę? I teraz konsekwentnie chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo rozumiem, że wpływ z opłaty uzdrowiskowej w tym roku będzie pomniejszony tak znacząco. Wiemy dobrze, bo rozmawiamy przecież na ten temat, trwają cały czas rozmowy na temat ewentualnie uzyskania, nie wiem jak to nazwać, czy subwencji, czy też rekompensaty z tytułu utraty opłaty uzdrowiskowej tak ze strony rządu. I co w sytuacji, gdyby jednak to udało się, trzeba być optymistą, trzeba walczyć o to. Załóżmy, że te pieniądze spływają relatywnie w stosunku do tak jak w roku 2017. No tam ta różnica we wpływie jest ogromna, to jest kilkanaście, z tego co pamiętam, milionów złotych, a my poprzez fakt maksymalizowania podatku zyskujemy zaledwie 3 miliony. Nie? Mówię zaledwie, no bo nasz budżet jest bardzo duży. No i szczerze powiedziawszy, czyli tak, dwa pytania. Jakie warianty braliście pod uwagę i co w sytuacji, gdyby jednak samorząd uzyskał rekompensaty, czy wtedy mieliśmy możliwość nie zwiększania podatków? Tak? Może w zakresie tego pytania pierwszego poproszę Panią Agnieszkę o odpowiedź, bo te prace były intensywne. Tak, i jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, to zastanawialiśmy się nad dwoma wariantami. Pierwszy, ten najbardziej korzystny dla budżetu miasta oczywiście, gdzie stawki zrównujemy z stawkami ministra finansów. I ten drugi wariant był niższy, powiedzmy tylko o wskaźnik, który proponuje prezes GUS-u, tak? Wskaźnik wzrostu cen i opłat lokalnych na przyszły rok, czyli wskaźnik 3,6%. I wtedy, proszę Państwa, oczywiście tutaj wzrost, jeśli chodzi o dochody do budżetu, byłyby o połowę mniejsze, czyli nie 2 miliony 800, tylko 1 600 z groszami oczywiście. I tak jak mówię, tutaj taka by była różnica, jeśli chodzi o prognozowane wpływy w podatku od nieruchomości, tak, między pierwszym a drugim wariantem. Czyli ten maksymalny, który możemy w ogóle, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, przyjąć, to jest ten, który Państwu dzisiaj zaprezentowaliśmy, czyli dochody w granicach 39 milionów złotych, a tamten drugi, nad którym też się zastanawialiśmy, to by było o te 1 600 tysięcy mniej. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, tak, który no, najwięcej generuje dochodów, jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne do budżetu miasta. Tutaj też musimy zwrócić uwagę Państwu na to, że rzeczywiście przeżywamy w tym czasie duży boom, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. U nas bardzo dużo powstaje inwestycji, też bardzo dużo inwestycji już jest oddanych do użytkowania, więc my tutaj analizując też wpływy widzimy, że z racji tego, że miasto się rozrasta o kolejne nowe nieruchomości, a widzimy, że no są wpływy, tak, do budżetu. Tutaj akurat realizacja dochodów z tego tytułu na pewno nie jest zagrożona.
Natomiast jeśli mogę kontynuować, to chciałabym właśnie do tego slajdu, Pani Agnieszka, jakby mogła Pani tak pokazać. Dlaczego przedstawiliśmy ten wariant, który jako podstawowy dzisiaj Państwu prezentujemy, czyli te stawki maksymalne podatkowe? Dlatego, że doskonale wszyscy wiemy, że jeżeli ta waloryzacja o wskaźnik jest zawieszona i trwa to kilka lat, to później kumulacja i ten ubytek znaczny dochodów jest faktycznie bardzo dotkliwą, można powiedzieć, podwyżką dla podatników. Natomiast porównując tu przykładowo z gminami też nadmorskimi, widać, że tendencja jest podobna, czyli każdy dba o dochody budżetu, bo w tym momencie możemy realizować różnego rodzaju remonty, których mamy wiele potrzeb, a to jest wydatek bieżący. Nie wspomnę o kosztach mimo wszystko utrzymania oświaty. Ja muszę też powiedzieć, że już jakby nawiązując jednocześnie do drugiego pytania, dzisiaj mamy bardzo dużo niepewności. Nawet w pytaniu tutaj pana radnego Bejnarowicza jest już też odpowiedź, można powiedzieć, zawarta, bo czekamy na pewne decyzje i tak, szanowni państwo, jest w wielu przepisach. Są projekty ustaw, które będą się zapewne pojawiały. Natomiast jeśli chodzi o naszą stronę bieżącą budżetu, ta podwyżka wydaje się, że nie zasili budżetu miasta w sposób pokrywający ubytek opłaty uzdrowiskowej, ale na pewno pozwoli nam w jakiejś części realizować wiele zadań bieżących, które sami mieszkańcy ciągle nam zgłaszają na bieżąco. I proszę państwa, my z zakresu, jeśli chodzi o nasze wydatki takie standardowe, bieżące, poczyniliśmy głębokie analizy we wszystkich naszych jednostkach. To będzie też widoczne przy projekcie budżetu, które składamy, i też nam dzisiaj nie możemy zagwarantować, że nie będzie takiej konieczności je zwiększać, chociażby właśnie wynagrodzenia nauczycieli, które jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiemy, jaka ich wielkość będzie. Są pewne zmiany też ogłoszone w dziale oświaty. Poza tym są też, proszę państwa, nasze spółki, które realizują też zadania inwestycyjne. Też musimy brać pod uwagę ten element naszego budżetu, bo spółki są nasze. I jeszcze powiem inny chyba taki istotny warunek, który jest bardzo ważny przy konstrukcji budżetu. Jak to, proszę państwa, że jeżeli nie uzyskamy źródeł tych dochodów bieżących, czyli tam właśnie pokrycie ubytku opłaty uzdrowiskowej, czy jakieś inne rekompensaty, które przewidujemy, że ubytek naszych udziałów w podatkach PIT-u też, który nastąpił w tym roku, bo to też jest widoczne także po stronie planu, który otrzymaliśmy w ubiegłym roku budżetowym, to proszę państwa, to pozostanie nam kredyt. A kredyt, zgodnie z przepisami ustawy, nie można brać na wydatki bieżące. Czyli tak naprawdę możemy tylko na inwestycje zaciągać dług. A przecież kredyt to są koszty bieżące. I powiem, że to jest takie kółko zamknięte przy konstrukcji projektu budżetu, bo z uwagi na te niepewności, których jest dużo, w dzisiejszym stanie prawnym, na które oczekujemy. Jeżeli poczekamy ze zmianami stawek podatków, a nie możemy za długo czekać, bo musi to wejść w życie odpowiednio, żeby mogły stawki obowiązywać w przyszłym roku, to może się okazać, że będziemy musieli spotykać się w trakcie roku z trudnymi decyzjami związanymi z naszymi jednostkami, mówię wprost, funkcjonowaniem naszych jednostek organizacyjnych w mieście, czy też z odmową pewnych zadań bieżących, które napływają do budżetu, bo widzimy po wnioskach. I proszę państwa, to my, znaczy państwo radni decydują, ale wiadomo, że
Ta decyzja jest bardzo dzisiaj skomplikowana. Na pewno w porównaniu do lat ubiegłych znacznie skomplikowana niż to miało miejsce za tamtych kadencji, bo wówczas też no, nie było tych przepisów, a przepisy były już wprowadzone w 2018 roku. Ich wejście w życie jest planowane, że zostaną odsunięte niektóre, ale tak niekonsekwentnie, bo zostawiają ubytek, który trzeba uregulować. I proszę Państwa, musi się to zgadzać, no cóż powiem. Więc tak naprawdę, jeżeli środki będą dodatkowe pozyskane, to myślę, że więcej będzie można tych usług, które są planowane i wnioskowane do budżetu, wykonać po prostu, tak? Więc my będziemy to regulowali na bieżąco. Szanowni Państwo radni widzą ilość zmian w budżecie, która jest regulowana na każdej sesji, bo staramy się też je na bieżąco wprowadzać, aktualizować. Nie wiem, czy satysfakcjonuje do końca moja wypowiedź, proszę. Tak. Pytał o co jeśli uda się przeforsować poprawkę, którą pani prezydent Stowarzyszenia Środowiskowych i Koalicja Lewowska, zresztą tutaj pani Rady Wania również się włączył w pomoc, aby ta poprawka, która pozwoli Bielsku Kołobrzeg odzyskać utracone wpływy z tyłu opadów środowiskowych, dlatego podobnie wzorem opłaty targowej. Cieszę się bardzo, że mam chyba wiadomość z pierwszej ręki, że rząd jednak pracuje nad tym. Cieszę się bardzo, że pani się z panem przewodniczącym, on również jakby obiecał, że zajmie się sprawą i jakby pomoże nam. Natomiast no, nie możemy mieć skóry na niedźwiedziu, kiedy podatki, stawki podatków musimy uchwalić już teraz, tak? Oczywiście, że może się zdarzyć tak, że dostaniemy i uda się tą poprawkę wdrożyć. Miasto Kołobrzeg dostanie tą wyrównawczą część do tych utraconych pieniędzy na podstawie, nie wiem, tak jak opłacie targowej za rok 2019, tak jak w tamtym roku taka ustawa, taki zapis ustawy się pojawił. No to wtedy, przepraszam, będziemy się mogli tylko cieszyć, bo również te pieniądze nie przypadną, tylko będziemy mogli wykonać więcej inwestycji. W tym momencie, proszę Państwa powiedzieć, że to jest 1,8 milionów.